pierwszej turze spośród 52,5 tysiąca uprawnionych mieszkańców miasta do głosowania poszło nieco ponad 60%. Mniejszą frekwencję odnotowano w powiecie ziemskim. Spośród 9 gmin wchodzących w skład powiatu najmniej uprawnionych oddało głosy w Filipowie, Przerośli i Szypliszkach. Z przywileju głosowania w największej skali w 62% skorzystali mieszkańcy gminy Suwałki. Czy druga tura również będzie cieszyła się tak znaczącą frekwencją? Przekonamy się w najbliższą niedzielę. Prawo do głosowania łącznie w Suwałkach i powiecie ziemskim suwalskim ma ponad 81,5 tysiąca mieszkańców. Komisje obwodowe będą na nich czekać w niemal 80 lokalach wyborczych. Będą one otwarte od 7 rano do 21. W finale kampanii wyborczej wezmą udział dwaj kandydaci. Andrzej Duda, aktualnie urzędujący prezydent Rzeczypospolitej, oraz Rafał Trzaskowski. Pracownik samorządowy, a dokładniej prezydent miasta stołecznego Warszawy. Pierwszy z nich nie należy do żadnej partii politycznej, drugi jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Andrzej Duda to prawnik, Rafał Trzaskowski politolog. Obaj mają po 48 lat. Jeden z nich na najbliższe 5 lat obejmie najwyższy urząd w państwie. Przypominamy, że w nocy z piątku na sobotę, dokładnie o północy, rozpoczyna się cisza wyborcza. Potrwa ona do chwili zamknięcia ostatniego lokalu wyborczego w kraju.